Cześć, witajcie. Dziś nie lada gratka, rzadkość w 2023 roku, smartfon operatorski. Operatorski, jak już widzicie, T-Mobile'owy. Jest to, moi drodzy, T-Phone wersji na rok 2023. Zeszłorocznego T-Phone'a nie testowałem, ale może to i lepiej, bo słyszałem, że był marny. Zatem ten startuje u mnie z carte blanche i posłuchajcie, co o nim Wam mogę opowiedzieć. T-Phone 5G, bo tak brzmi pełna nazwa tego modelu, z rocznikowym dopiskiem w tle. Powstaje oczywiście w Chinach, jest importowany przez firmę TCCM, znaną chociażby m.in. ze smartfonów K czy Motorola DeFi. Jak widzicie, nosi branding T-Mobile'a i ma kilka miłych akcentów, jak chociażby magentowy klawisz włącznika. Nie są też oczywiście magentowe tapetki, a całość wygląda, powiem szczerze, nawet całkiem przyjemnie, jak na niedrogi smartfon. O pudełku wiele nie będę się rozwodził, bo poza telefonem niczego w nim nie znalazłem. Przepraszam, jeszcze tam jest igła do otwierania slotu na karty, ale poza tym nie ma niczego, nie ma oczywiście ładowarki, co jest sporym minusem w tak tanim urządzeniu. Pamiętajmy, że wybierają to najczęściej oszczędni użytkownicy, którzy niekoniecznie muszą mieć jakąś ładowarkę w zanadrzu, bo pewnie poprzedni telefon sprzedali albo dali dzieciakom. W każdym razie jest to pewien minus, aczkolwiek na stronie T-Mobile'a wyczytałem, że producent dokłada jeszcze przy zakupie pokrowiec i folijkę na ekran. Jeżeli chodzi o wykonanie tego telefonu, to powiem szczerze, że nie powiem złego słowa. Obudowa jest oczywiście z tworzywa, ale to wcale nie jest zarzut, bo dzięki temu przynajmniej tył ma szansę przetrwania upadku. Niekoniecznie też się porysuje, prawie nie zbiera śladów paluchów. Wygląda to całkiem dobrze, powiem szczerze. Jest dobrze zmontowane, materiały są w porządku. Tutaj w zasadzie w ogóle bym nie wybrzydzał. Jest nawet taka awaryjna wodoszczelność, na wszelki wypadek IP52. Nie jest to oczywiście wysoka wodoszczelność, ale lepsza taka niż żadna. No i ogólnie rzecz wygląda nawet całkiem przyjemnie. Oczywiście widzimy tutaj dosyć szeroki podbródek pod ekranem, typowy dla niedrogich telefonów, trochę już niemodny kropelkowy notch w ekranie, ale na to bym nie wybrzydzał, natomiast powybrzydzam na wyświetlacz. Wyświetlacz jest kluczowym elementem smartfona, bo zapewnia nam interakcję z urządzeniem, a ten w T-Phone'ie jest bardzo taki sobie. To, że jest to LCD-jak, to, że nie ma wysokiego odświeżania, to jakoś bym naprawdę przebolał. Nawet rozdzielczość HD Plus przy tej przekątnej też jakoś specjalnie mnie jeszcze nie razi, ale razi mnie coś innego. Bardzo słaba jasność tego wyświetlacza. Oczywiście w pomieszczeniu wygląda nader dobrze, jak zresztą widzicie na załączonym obrazku i tu już bym się nie czepiał. Natomiast słoneczny dzień korzystanie z tego telefonu jest może nie niemożliwe, ale na pewno mocno utrudnione, bo na tym ekranie po prostu niewiele widać. Trzeba telefon łapą zasłonić i wtedy dopiero coś możemy podziałać. Trochę szkoda, bo jednak to psuje całe wrażenie skorzystania z tego telefonu i jakkolwiek by ten telefon dobry nie był, no to słaby wyświetlacz jakby też determinuje całą jego ocenę w moich oczach i już w zasadzie trochę na początku się do tego telefonu zraziłem, ale czy słusznie? No też niekoniecznie, bo ma on kilka fajnych punktów mimo wszystko. Takim punktem jest chociażby wspomniany już klawisz włącznika, w którym zintegrowano czytnik linii papilarnych. Słuchajcie, spodziewałem się, że będzie dramat, a okazało się, że ten czytnik działa nader fajnie, bezbłędnie i dosyć szybko. Zatem już mamy pierwszy plusik. Kolejnym plusikiem jest czysty interfejs. Tu nie ma żadnych zbędnych pierdółek, żadnych zbędnych dodatków. W zasadzie czysty Android i tu zwrócę uwagę, że nawet dosyć często ten smartfon dostaje poprawki zabezpieczeń. Dziś właśnie, w momencie, kiedy nagrywałem tą recenzję, siadałem jeszcze chwilę, się bawiłem tym telefonem, dostał, moi drodzy, poprawki datowane na początek września, a wcześniej już kilka update'ów było, także wygląda na to, że wsparcie jakieś ten telefon przynajmniej przez jakiś czas będzie miał i to nawet chyba w miarę regularnie. Tak jak już powiedziałem, w interfejsie nie znajdziemy żadnych zbędnych elementów, jest tutaj czysto, schludnie, skromnie, po prostu. Telefon dla mniej doświadczonego użytkownika, nie trzeba się bawić w przygotowanie go do działania, nie trzeba odinstalowywać niechcianych aplikacji, a jeżeli jakąś potrzebujemy, to oczywiście sobie można pobrać i gotowe. Tak jak powiedziałem, nadmiaru bajerów tutaj nie znajdziecie. Zobaczcie nawet, jakie gesty są skromne. Mamy tylko szybkie uruchamianie aparatu i możliwość przełączenia się w nawigacji po systemie pomiędzy przyciskami tradycyjnymi na dole ekranu, a gestami pełnoekranowymi. No i oczywiście jeszcze tam włączanie asystenta, no ale to już jest drobiażdżek. Generalnie rzecz naprawdę prosta, jeżeli chodzi o wyposażenie. Tutaj niczego niespodziewanego nie ma i w sumie bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o wydajność, powiem szczerze, że też jakoś specjalnie bym nie narzekał, to nie
jest demon prędkości. W żadnym wypadku nie kupujcie tego smartfona dzieciom, które bardzo lubią grać w gry, bo was dzieci mogą znielubić, a na pewno znielubią ten smartfon. On ma tylko 4 giga RAM-u, więc tutaj nie poszalejemy. Pamięć wewnętrzna jest nawet, bo 128 giga. W dodatku można pamięć rozbudować kartą microSD i co rzadkość, tu nie ma dual SIM, jest tylko miejsce na microSD i miejsce na jedną kartę nano SIM. Oczywiście SIM-a nie ma, no bo to tani telefon, nie spodziewajcie się cudów, zresztą to telefon operatorski, więc on domyślnie ma pracować z jedną, jedynie słuszną kartą. Plusem tego telefonu niewątpliwie jest to, że raczej się nie nagrzewa, nie przegrzewa, ale oczywiście nie zachęca do instalowania zbyt wymagających aplikacji, a o grach to już nawet bym nie wspomniał. Natomiast użytkownik, który będzie korzystał z pewnego podstawowego zakresu aplikacji, to myślę, że będzie zadowolony, bo ten telefon w sumie nie pracuje aż tak źle, jakby to z pozoru wyglądało. Natomiast no niestety czasem trzeba się uzbroić w cierpliwość, chociażby na przykład przy wczytywaniu galerii. No, trochę to trwa niestety. Z baterii w sumie też nawet jestem zadowolony, bo co prawda ma tylko 4500 mAh pojemności, ale bez problemu utrzymuje ten smartfon przy życiu przez 2 dni. Raczej nie udało mi się go rozładować w jeden dzień. Nawet jak się starałem, to zawsze jakiś tam zapas energii do wieczora jeszcze mi zostawał. Niestety nie ma ładowania indukcyjnego, to akurat oczywiście można wybaczyć, natomiast ładowanie jest niestety tylko 15-watowe i to już troszeczkę zaczyna doskwierać, bo co prawda ładowarkę dopasujemy bez trudu, ale z drugiej strony na naładowanie baterii jednak to troszeczkę poczekamy. Jeżeli chodzi o współpracę z urządzeniami peryferyjnymi, z routerami, z bluetoothami, wszystko działa jak należy. GPS też nawet całkiem dobrze działa, natomiast jeżeli chodzi o połączenia i w ogóle jakość dźwięku, to mam dwa poważne zastrzeżenia. Zastrzeżenia mam, moi drodzy, do głośników, zarówno słuchawkowy, jak i ten, nazwijmy to, multimedialny. Grają zbyt cicho. W zasadzie dopiero na maksymalnym lub prawie maksymalnym ustawieniu głośności w ogóle coś słychać. Także to też jest kolejny element, kluczowy element w telefonie, który położono. Bo jeszcze ten, powiedzmy, multimedialny głośnik, który i tak specjalnie nie błyszczy, jeszcze jestem w stanie przeboleć, o tyle zbyt cichy głośnik do rozmów to już tak, słabo, powiem wprost, słabo. Kolejną słabą rzeczą są wibracje, ale tutaj też nie oczekiwałem cudów, są toporne jak to w tanim telefonie. Mając na uwadze to, co zaprezentował mi wyświetlacz i głośniki, spodziewałem się fotograficznej tragedii. W sumie nawet nie wygląda to na papierze tak źle, bo z przodu mam 8 megapikseli, z tyłu 50 i dwie dwójeczki, wiadomo po co. Tak, moi drodzy, do wypełnienia ramki głównie. No i spodziewałem się, że będzie bardzo źle. Nie, moi drodzy, bardzo źle nie jest. Zdjęcia dzienne w sumie dają się oglądać. Kolory mogłyby być trochę intensywniejsze. No ale dobra, są jakie są. Powiedzmy, że zdjęcia są akceptowalnej jakości. Zdjęcia nocne, tak długo jak oglądamy je na wyświetlaczu telefonu, to nawet też nieźle wyglądają. Natomiast jak powiększymy, no to widzimy totalne mydło, brak detali. No, nie wychodzi to najlepiej. No, oczywiście selfiaki w nocy to już w ogóle zapomnijcie, żeby robić. W dzień są jak cię mogę. Nie jest to fotograficzna tragedia, natomiast szału też nie ma. Jeżeli chodzi o rozmywanie tła, niejako tako sobie radzi, chociaż też nie zawsze. Aparat do makro po prostu jest i robi zdjęcia. Generalnie polecam to tylko tym, którzy fotografują od przypadku do przypadku i głównie w dzień. Wtedy myślę, że można powiedzieć o jakiejś tam satysfakcji ze zrobionego zdjęcia, ale nie jest to najwybitniej fotografujący smartfon nawet w tym segmencie cenowym. To też musicie brać pod uwagę. Podobnie ma się rzecz z filmowaniem. Coś tam się nagra. Możemy nagrać nawet w rozdzielczości 2K, czyli 2560x1440 pikseli, ale te filmy też jakoś oszałamiające nie będą. Powiedzmy tak, jeżeli chcemy nagrać jakiś film, to coś tam nagramy, natomiast nie będzie to film zachwycający. Zarówno płynność ruchu, jak i dźwięk, jak i odwzorowanie barw, które są znowu też takie mało intensywne, po prostu nie powala. Natomiast nie jest to tragedia. Jakość filmów określiłbym mianem po prostu zadowalającej. I tyle, nic więcej. Natomiast sam interfejs fotograficzny jest dosyć wygodny, tutaj już zastrzeżeń poważniejszych nie ma. Ile zatem kosztuje przyjemność korzystania z jednego z dwóch, tak naprawdę chyba w tej chwili, smartfonów operatorskich? Podstawowy Tifon kosztuje 1149 zł.
I przykro mi to mówić, ale moim zdaniem ta cena jest przesadzona. Ten telefon byłby niezły, gdyby było kilka stówek tańszy. Wtedy naprawdę do wielu rzeczy już bym się nie przyczepiał, bo po prostu budżetowcom należy wiele wybaczać. Przy cenie ocierającej się niemalże o 1200 zł, to powiem szczerze, że znajdziecie już coś znacznie lepszego, niekoniecznie z brandem T-Mobile'a. I po prostu są fajniejsze sposoby na wydanie tej gotówki. Włącznie z tym, że możecie kupić sobie nawet jakiś tańszy smartfon, jeżeli nie macie zbyt dużych wymagań, a zaoszczędzoną kwotę przeznaczyć chociażby na abonament, na kartę czy coś takiego. Wyjdzie na to samo. Ten telefon ma kilka fajnych stron, natomiast jego całokształt niestety dla mnie nie jest zbyt strawny. Telefon można pochwalić za całkiem fajny wygląd, czysty, nieprzeładowany interfejs, całkiem porządną jakość wykonania, pomimo tego, że obudowa jest tworzywa, to tutaj naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Działanie telefonu też można powiedzieć, że jest w miarę znośne, chociaż oczywiście trzeba pamiętać o jego naturalnych ograniczeniach wynikających ze specyfikacji. Te aparaty fotograficzne myślę, że też bym jeszcze przebolał, ale na pewno nie przeboleją tego wyświetlacza, którym zabrakło nawet możliwości podbicia intensywności kolorów do regulowania ich do własnych upodobań. Nie przeżyję słabego głośnika. Szczególnie tego do rozmów, bo tak jak powiedziałem, ten multimedialny, no to już PAL 6, ale ten do rozmów powinien być głośny, a ten telefon, no według mnie jest jednym z najcichszych, jakie testowałem na przestrzeni ostatnich 2 czy 3 lat. Nie pamiętam takiego, przez który gadałoby mi się gorzej. Zatem może niekoniecznie odradzam ten zakup, natomiast proponuję 2 razy dobrze go przemyśleć, zanim wydacie swoje pieniądze, bo naprawdę są spore szanse, że za taką samą cenę kupicie coś wyraźnie lepszego. No cóż, pozostało mi tylko podziękować Wam za oglądanie i z niekłamaną ulgą odesłać ten smartfon operatorowi, życząc oczywiście, by kolejne smartfony T-Mobile'owe były już o niebo lepsze, a wcale niekoniecznie droższe. A na koniec jeszcze jako ciekawostkę powiem Wam to, że ten smartfon występuje również w T-Mobile USA i w Stanach kosztuje mniej więcej tyle samo, tylko nazywa się inaczej, bo tam występuje pod marką własną Revel. I w sumie jestem ciekaw, jak on tam się sprzedaje, bo nawet jak na nasze skromne polskie warunki, to nie jest zbyt rewelacyjny sprzęt, a na amerykańskie, no to już... No dobra, to trzymajcie się, zapraszam na kolejne filmy. Servus.